Witam serdecznie, moim gościem Konrad Ciągło, drużyna Instalacji Pietruszka. Witam. Konrad, dzisiaj ten mecz wygrany 6-0, ale tak aby ktoś popatrzył na to spotkanie, to nie można powiedzieć, że to był łatwy mecz, bo prowadziliście dzisiaj 1-0 dość długo, ale ciężko było o więcej goli. Dopiero jak się tam gdzieś w 30 minucie ten worek rozwiązał, to już poszło. Ciężki mecz, zgodzisz się? Tak, zgodzę się, ale każdy mecz tutaj jest ciężki. Mniej więcej te drużyny są wszystkie wyrównane. Wiadomo, jedne mniej tych punktów zdobywają, ale dość równie grają w obronie i ciężkie są. Każdy mecz jest ciężki. No pierwsza połowa nam nie wyszła zbytnio dzisiaj. Pierwsza nie wyszła, tak? Tak. Ale druga to już naprawdę fajnie to wyglądało. No gdzieś wreszcie ta piłka wpada do bramki, bo tak to super. Gdzieś ten bramkarz się ich też dzisiaj dobrze spisywało, obronił tam parę sytuacji sam na sam nawet. Także no ciężka drużyna do gry. Widać, że chłopaki doświadczeni. Tam, a wiem, że Dunajec zakliczony tu przez chwilę w czwartej lidze był, no to no tak. Skądś te umiejętności muszą mieć. Idziecie jak tak naprawdę tutaj od zwycięstwa do zwycięstwa i za tydzień będzie mecz nie o Pietruszkę, a w zasadzie o pierwsze miejsce, o pole position przed startem drugiej rundy. Przed wami Galacticos, oni dzisiaj też się bardzo mocno męczyli. Myślisz, że to będzie spotkanie, które jak będzie wyglądać? Myślę, że każda drużyna będzie chciała zagrać na 0-100, więc to mogą być takie szachy, że jedna drużyna wyjdzie gdzieś z kontrą i wynik na pewno nie będzie hokejowy, mogę przewidzieć. No, też się tak spodziewamy. 8 kolejek za nami, jedna do końca pierwszej rundy. Na pewno jesteście zadowoleni, bo przecież takie wyniki to musicie być zadowoleni, ale czy jesteście zadowoleni z waszego poziomu, czy jeszcze chcielibyście coś poprawić? Na pewno w każdej drużynie jest coś do poprawy, tak i u nas. Myślę, że ktoś to obserwuje z boku, no to mógłby powiedzieć, co możemy tam zrobić jeszcze lepiej, ale nam to nie przeszkadza, my przychodzimy się bawić, więc nawet jeśli zremisujemy czy przegramy, to dla i nas bardzo to ładnie. Żadna strata. Żadna, dokładnie. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.